gonitwa się rozpoczęła na czele Aleksandrii Tiersk, atakuje jego Markiza. Blisko jest Wildar, na czwartym miejscu Majed Di Pangir. Dalej Zadatok, na ostatnim miejscu w tej chwili galopują Ficac de Buzuls i koło niego Gabon. Markiza na czele. Markiza Aleksandrit, polem Majed Di Pangir. Tam między końmi w grupie dość niebezpiecznie niesie się Wildar. Polem Ficac de Buzuls. Troszkę teraz poprawiła, ale idzie szeroko. Na ostatnim miejscu Gabon. Markiza wciąż na prowadzeniu. Bardzo szeroko, daleko od kanatu jeźdźcy. Obok Markizy Aleksandrit. On sobie troszkę tutaj zyskuje, bo idzie nieco bliżej kanatu. Dalej Majed Di Pangir. Na czwartym miejscu teraz Zadatok. Markiza znowu lekko odskakuje rywalom. Chyba nie ma już siły Aleksandrit. Wysyłany, ale nie poprawia. Koło niego lekko idzie Majed Di Pangir. 600 metrów do celownika. No, grząsko i ślisko. Markiza na prowadzeniu przy kanacie próbuje atakować Zadatok. Ale i środkiem toru. Wildar teraz obok Gabona. Gabon odskoczył rywalom. Gabon, Wildar i te dwa konie mają dużą przewagę. Trzecia jest Ficac de Buzuls, która teraz rozpoczyna także finisz. No, konie troszkę łamią bliżej kanatu. Gabon na czele. Drogi Wildar i za chwilę w celowniku. Gabon, Wildar, Ficac de Buzuls, Majed Di Pangir, na piątym miejscu Aleksandrit, a ostatnia Markiza.